Ach, te reklamy. Dziś tak naprawdę nie da się od nich uciec, no bo w końcu każdego dnia atakuje nas ich przynajmniej kilkanaście, a czasem i kilkadziesiąt. Mogą drażnić, czasem bawić, ale też i uczyć, szczególnie tego, jak na przestrzeni lat zmieniały się społeczeństwa i technologia, z jakiej wówczas korzystały. Co jednak to wszystko ma wspólnego z motoryzacją? Wbrew pozorom bardzo wiele, bo gwałtowny rozwój reklamy w XX wieku był możliwy właśnie dzięki niezwykle prężnie działającym na tym polu bogatym koncernom motoryzacyjnym. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam na pierwszy odcinek nowej serii o dziejach reklamy w przemyśle samochodowym. A mamy ich sporo do obejrzenia, także zaczynamy. Jak zapewne się domyślacie, początki reklamy z racji bardzo ograniczonej ilości dostępnych form przekazu nie były specjalnie spektakularne, chociaż pewne zapoczątkowane wówczas standardy do dziś mają odzwierciedlenie w każdej takiej kampanii. Warto też pamiętać, że jak niemal każdy znaczący dla historii ludzkości wynalazek, same spalinowe automobile na początku swojego istnienia nie miały lekko. W końcu, patrząc z perspektywy naszych przodków żyjących w XIX wieku, na co komu coś więcej niż sprawdzona dorożka? Żeby jechać szybciej, wystarczyło przecież zaprząc więcej koni, a kuszącą alternatywą na dalsze podróże była coraz lepiej funkcjonująca kolej. Do tego od wielu lat na świecie budowano rozmaite powozy napędzane parą, więc konstrukcje z silnikiem spalinowym nie budziły aż tak wielkiego entuzjazmu. Przekonał się o tym nie kto inny jak Karl Benz, który 3 lipca 1886 roku na jednej z ulic niemieckiego Mannheim dokonał pierwszej publicznej demonstracji swojego najnowszego wynalazku. Napędzany silnikiem spalinowym trójkołowiec, delikatnie mówiąc, nie porwał tłumu i wydawało się, że w zasadzie oprócz fachowych, naukowych periodyków nikogo specjalnie nie będą interesowały głośne, wolne, skomplikowane w obsłudze i też ciągle jej wymagające machiny. Mimo wszystko u zarania dziejów motoryzacji, jaką znamy dzisiaj, to właśnie stare, dobre pokazy organizowane w samym centrum miasta były najlepszą i najłatwiejszą formą promocji, bo pozwalały na żywo zaprezentować pełnię możliwości takiej konstrukcji szerokiemu spektrum odbiorców. A że w tamtym czasie rozrywek było stosunkowo niewiele, było pewne, że każdy taki występ będzie przyciągał tłumy, chociaż i tak tylko promil zgromadzonych faktycznie posiadał środki na zakup takiego wehikułu. Ale mimo to coraz więcej skuszonych wizją sławy domorosłych konstruktorów decydowało się na wzięcie udziału w tym wyścigu. A propos ścigania, to naturalna pogoń za prędkością szybko stała się istotnym motorem napędowym rozwoju motoryzacji. Tym bardziej, że pierwsze samochody, szczególnie na dłuższych dystansach, nawet w starciu z rowerzystami wychodziły na tarczy. Postęp był jednak błyskawiczny i kolejne usprawnienia coraz bardziej niwelowały różnice do sprawniejszych konstrukcji zasilanych parą oraz prądem. Zresztą auta elektryczne przez pewien czas uważano nawet za lepiej rokujące rozwiązanie, bo po prostu były mniej upierdliwe w obsłudze od spalinówek. Sporty motorowe i sukcesy w nich odnoszone były więc istotną trampoliną dla wielu pionierów, co jest jak najbardziej zrozumiałe. W końcu takie zwycięstwa tworzyły swego rodzaju legendę i aurę wyjątkowości, która przyciągała klientów i stanowiła świadectwo jakości konstrukcji. Pierwsze oficjalne zawody przeznaczone wyłącznie dla automobili rozegrano we Francji 22 lipca 1894 roku. Organizatorem rywalizacji na trasie z Paryża do Rouen był magazyn Le Petit Journal, którego redaktor naczelny Pierre Giffard od dłuższego czasu inicjował podobne przedsięwzięcia, w tym maratony biegowe i kolarskie. Do udziału w pierwszej imprezie zgłosiły się 102 załogi, ale do wyścigu na ponad 120-kilometrowej trasie ostatecznie dopuszczono tylko 21 pojazdów, 12 napędzanych silnikami benzynowymi, a reszta parą. Co ciekawe, oprócz wykazania się ogólną sprawnością w czasie zawodów, pojazdy musiały dodatkowo zachwycić jury pod trzema względami: łatwości prowadzenia, ogólnie pojętego na ówczesne standardy bezpieczeństwa i kosztów pokonania założonego przez organizatora dystansu. Ostateczny wynik był więc składową uzyskanego na trasie czasu oraz oceny wydanej przez szanowne gremium. Z tego względu, mimo że pierwszy na mecie pojawił się markiz Jules Albert de Dion i jego parowy pojazd, to główną nagrodą w wysokości 5000 ówczesnych franków porówno podzieliły się załogi jadące na automobilach Peugeot i Panhard Levasseur.
Oczywiście Didion również nie odszedł z pustymi rękami, ale w kolejnych dniach obszerne prasowe relacje wysławiały przede wszystkim jego spalinowych konkurentów. I to właśnie prasa, wówczas de facto jedyne dostępne masowe medium, wydatnie pomogła wypromować ideę automobilu. Jednak pierwsza prasowa reklama nowego środka transportu pojawiła się dopiero w 1898 roku, ale za to gdzie? Na łamach najstarszego i niebywale prestiżowego amerykańskiego naukowego periodyku Scientific American, ukazującego się zresztą po dziś dzień. Jej przedmiotem został zmotoryzowany powóz produkcji założonej w Stanach przez szkockiego imigranta marki Winton Motor Carriage. Różnicę między tym, co czasem dzisiaj możemy spotkać w podobnych przekazach, widać już na pierwszy rzut oka. No, może poza nagłówkiem i wstępem, który był typowym XIX-wiecznym clickbaitem. Pozbądź się konia i oszczędź sobie kosztów, troski i niepokoju związanego z jego utrzymaniem. Brzmi jak dzisiejszy znalazł sposób na zarobienie dużych pieniędzy i korporacje go nienawidzą. Reszta ogłoszenia nie jest już tak odważna i skupia się na dość zwięzłym opisaniu najważniejszych cech pojazdu kosztującego 1000 ówczesnych dolarów. Ale to wystarczyło. Niedługo po publikacji tej reklamy do firmy zgłosił się pierwszy klient, a do końca roku zebrano kolejne 21 zamówień. Tym samym w krótkim czasie Winton Motor Carriage stał się jednym z największych producentów samochodów na świecie, a cały ówczesny motoryzacyjny światek zrozumiał, że reklama to inwestycja, która zwyczajnie się zwraca. A potem poszło już z górki. Szybko stało się też jasne, że suche fakty to za mało, żeby przekonać kogokolwiek do swojej racji, szczególnie wobec wyrastającej jak grzyby po deszczu konkurencji, dlatego treść umieszczanych w prasie reklam ewoluowała chyba nawet szybciej niż ich przedmiot. Coraz bardziej chwytliwe hasła, coraz bardziej rozległe metafory, coraz więcej pustych przechwałek. Ale to wszystko było konieczne, tym bardziej, że zauważalnie zmieniał się profil kupujących. Z racji tego, że auta stawały się coraz łatwiej dostępne dla mniej zamożnych ludzi, pomagając na przykład w prowadzeniu biznesu, podział na różne klasy i segmenty stawał się coraz bardziej wyraźny. W przypadku luksusowych producentów, jak na przykład dawno zapomnianej amerykańskiej marki Pierce Arrow, w reklamach stawiano na styl. W końcu w tym segmencie przechwałki były nie na miejscu. Tu liczył się prestiż, a cóż może być bardziej prestiżowe od sztuki? Idąc tym tokiem myślenia, do pomocy w pracy przy materiałach reklamowych od 1907 roku zatrudniano tam wielu renomowanych artystów, którzy potrafili tworzyć, pozornie ze zwykłej reklamy, naprawdę ciekawe kompozycje. Wytworne auta prezentowano na tle pięknych posiadłości i krajobrazów, nie brakowało szykownie ubranych kobiet i mężczyzn, a częstym dodatkiem był chociażby wizerunek szofera siedzącego za kierownicą, czyli kolejny symbol wysokiego statusu. Warto przy tym wspomnieć, że Pierce Arrow jako jedna z pierwszych firm w ogóle zdecydowała się na publikację swoich materiałów promocyjnych w kolorze, co jak się zapewne domyślacie było wtedy szalenie drogim przedsięwzięciem, ale fakt faktem pod koniec pierwszej dekady XX wieku robiło niesamowite wrażenie. Przykładem luksusowych marek szybko poszli również mniej prestiżowi producenci, kierujący swoją ofertę w stronę masowego odbiorcy. Za najlepszą tego typu próbę można śmiało uznać ten słynny plakat Oldsmobile'a z 1911 roku, kilka lat później ogłoszony najsłynniejszym obrazem automobilu na świecie. Został on stworzony przez znanego amerykańskiego malarza Williama Harndena Fostera, prywatnie wielkiego fana motoryzacji, który wcześniej współpracował chociażby ze wspomnianym Pierce Arrow. Jego dzieło przedstawia szalony wyścig Oldsmobile Limited z pędzącym pociągiem, oczywiście zwycięski dla samochodu. To znakomicie symbolizuje przemianę, jaka wówczas nastąpiła. Świat, a w szczególności Stany Zjednoczone, przestały już postrzegać samochody wyłącznie jako drogie zabawki dla elity. Stawały się one symbolem wolności oraz niebywałego technologicznego postępu, który miał nadawać ton nadchodzącym dekadom. Pierwotnie powstało 250 kopii tego dzieła i były one rozsyłane w ramach sieci dealerskiej marki. Jak łatwo można się domyślić, dziś każdy taki plakat jest warty fortunę. I tym akcentem kończymy pierwszą część, jak zwykle dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.